Jeden będzie pochodził z książki Jałowy pieniądz Michaela Jonesa. Drugi natomiast jest to wypowiedź w trakcie wywiadu jednego też z najwybitniejszych intelektualistów, Noama Chomskiego. Otóż co powiedział Michael Jones? Michael Jones powiedział, że liberalizm to doktryna, która powstała w dobie oświecenia, współcześnie prowadzi do metodycznego przekształcenia całej ludzkości w drobinki ludzkiego pyłu, które ekonomiczne wiatry mogą rozsiewać po całej ziemi, gdzie i jak tylko chcą. A więc nie ma tutaj w ogóle miejsca dla człowieka jako osoby ludzkiej. To jest po prostu maleńki trybik, maleńkie kółeczko w jakiejś ogromnej machinie i w związku z tym nie liczy się człowiek, liczy się jakaś abstrakcyjna idea, jakiś abstrakcyjny postęp, który właściwie nie bardzo wiadomo komu i czemu ma służyć. I druga wypowiedź na ten sam temat. Neoliberalizm ma tylko jeden cel. Przesunąć dochody dużych grup społecznych na rzecz niewielkiej części uprzywilejowanych elit. Nikt nam nie zabrania wybierać parlamentów i rządów, ale prawdziwa władza przesuwa się do totalitarnych multikorporacji, które kontrolują media, więc mogą nam wmawiać, że wszystko jest wspaniale. I tak było w Polsce do niedawna. Pod hasłami neoliberalizmu demonstruje właśnie dzisiaj spora grupa ludzi, która nazywała siebie Komitetem Obrony Demokracji. Otóż oni bronią właśnie tych wartości, tak jak je rozumieją. Natomiast są inni ludzie, którzy nawiązują w swojej polityce gospodarczej, w swojej polityce społecznej do społecznej nauki Kościoła, która postrzega zupełnie inaczej rolę człowieka w procesie produkcji, zupełnie inaczej postrzega również obowiązki państwa wobec społeczeństwa. Jak to się przekłada wobec tego na bieżące wydarzenia? Otóż wiadomo, że mamy po raz pierwszy od bardzo, bardzo wielu lat program, który dotyczy nie tylko gospodarki, ale który również zawiera wiele elementów polityki społecznej i prorodzinnej. Ja nie mówię o konkretnych projektach, które są realizowane, takich jak 500+, czy Mieszkanie+, czy podwyżki płacy minimalnej, bo to są konkretne posunięcia, które już zostały zrealizowane. Ja mówię w tej chwili o planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Ja mówię w tej chwili o strategii, która nadal jeszcze jest dopracowywana przez ekipy do tego powołane, która była do niedawna w konsultacjach społecznych i która nakreśli wizję Polski do 2020 roku. Nie wszyscy z Państwa zapewne mieli okazję zapoznać się z tym dokumentem, chociaż wiele piszą na ten temat media. Jedne w tonie krytycznym, inne w tonie pochwalnym, ale jest to dokument na tyle ważny, że chciałabym Państwu poświęcić, prosić Państwa, abyście zechcieli poświęcić trochę czasu w przyszłym tygodniu, bo na temat tego dokumentu chciałabym powiedzieć kilka.